Arkadiusz Mysona, lat 33, zawodnik, który gra cały czas na lewej pomocy lub na lewej obronie. Mam nadzieję, że kibice mnie pamiętają w ŁKS-ie. Ciężko wspomnieć. Naprawdę nie pamiętam chyba debiutu. Pierwszą bramkę pamiętam jedynie, co strzeliłem, a wygraliśmy 5-0 na Krzyostrowiec, ale pierwszego meczu w ŁKS-ie nie pamiętam. Bramka pod Beskidziem w ŁKS-ie z wolnego, nie wiem, z bodajże 25 metrów. Jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba moja najładniejsza bramka. Jeśli jadę samochodem, to stare przeboje w Esce. Jejku, nie mam pojęcia. Moje dziecko ogląda Cartoon Network co chwilę, ale moja bajka jakaś z dzieciństwa, ciężko wspomnieć. Czytam często biografię. Ostatnio kupiłem biografię Igora Sypniewskiego, o którym o mnie wspomniał, także jestem z tego bardzo zadowolony. No właśnie, jak byłem w Chojnicach pół roku temu, to kupiłem sobie Goldena i teraz wyrósł z tego taki niedźwiedź, że muszę z nim chodzić 5 razy dziennie. No nic innego nie mogę powiedzieć jako OKS, tutaj spędziłem wiele lat, tutaj tak naprawdę piłka mi wychowała i tutaj derby z Widzewem, to nie ma nic lepszego. Podoba mi się to, że tutaj jest teraz trzecia liga, a przychodzi tyle ludzi, co tak naprawdę w pierwszej czy drugiej lidze w OKS-ie, tak? I mam nadzieję, że kibice będą dalej nas wspierać i dalej chodzić na OKS, bo to jest dla nas bardzo ważne. Niech będzie Robert Sierot. Myślę, że Zimek. Stary Ronaldo, który grał kiedyś w Barcelonie i w Interze Mediolan. Dawno temu w Pogoni Szczecin był trener Wójcik. I to był taki trener, który postawił na nogi nawet starszych zawodników. Myślę, że tutaj w ŁKS-ie to będzie podejrzewam mój ostatni klub i z ŁKS-em chciałbyś dojść do Ekstraklasy. Po pierwsze musiałbym czołgiem przyjeżdżać na treningi, po drugie mieszkać w bunkrze, a po trzecie nie zrobiłbym tego ŁKS-owi.